Donald Tusk. Donald Tusk, prawdziwy wrog naszego narodu. Niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. I pamiętajcie o tym ryżem. Pamiętajcie. Ale warto też chwilę zająć się naszymi konkurentami. Co oni proponują? Co proponują tak naprawdę? Otóż, o, ktoś świetnie powiedział, nic. A nie, proszę Państwa, to nie jest takie zupełne nic. Oni nam proponują powrót do tego, co było, ale przede wszystkim dzisiaj proponują nam nienawiść, negatywne uczucia, wojnę. Wojnę, można powiedzieć, wojnę domową. Niszczenie katolików, a Polska jest w większości katolickie. Opiłowywanie. Proponują nam język polityki, który jest językiem z jakiejś jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem, którym powinniśmy się posługiwać. I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek. On się nazywa Donald Tusk. On się nazywa Donald Tusk i wykorzystuje każdą okazję, dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, budzić nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety. To może być tak jak ostatnio pożar. Pożar, za który oni odpowiadają. Te śmietnisko na zachodzie Polski to jest wynik ich rządów. Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci. To jest przywóz niemieckich śmieci i tak będzie. Tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy. Znów będą płace po 7, może nie jak kiedyś 4, 5, ale 7 czy 9 czy 8 zł za godzinę. Będą te śmietniska, będą hale składowe, różnego rodzaju inne tego typu urządzenia, a nie będzie nowoczesności, nie będzie tego, co my dzisiaj też tworzymy i co chcemy stworzyć, bo Polska już się bardzo rozwinęła, ale może się rozwinąć łatwo na poziom naprawdę tych najbogatszych nawet państw europejskich. To nie jest jakaś perspektywa długich dziesięcioleci. To można zrobić stosunkowo szybko. I my musimy to zrobić, ale to można zrobić tylko wtedy, jeżeli jest merytoryczna polityka, jeżeli są politycy, którzy się sprawdzili. Czy ja, proszę Państwa, mówię, że nasza władza jest władzą nieomylną i anielską? Nie, proszę Państwa. To jest władza zwykłych ludzi. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Są pomyłki, są różne niedobre wydarzenia, ale tam, gdzie się coś dzieje, gdzie się coś robi, to się zdarza zawsze. Nie ma po prostu cudów. Nie ma na tym świecie partii aniołów. Ale nasza partia wyciąga z różnego rodzaju błędów czy nadużyć wnioski. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą być uczciwi i w ogromnej większości są uczciwi. A oni? Oni mają swoje sądy, jak to mówił jeden z nich. I oni swoich ewidentnych przestępców bronią zaciekle, bez żadnego wstydu. Są po prostu pod tym względem nieprawdopodobnie wręcz bezczelni. I znów kto za tym stoi? Kto realizuje tą politykę? Donald Tusk! Donald Tusk, prawdziwy wróg naszego narodu. Wróg naszego narodu. I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Na Białoruś też. Tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy. On woli Niemcy na pewno. Teraz, proszę Państwa, parę słów o tych innych. No teraz jest Konfederacja. Proszę Państwa, w jedno nie wierzcie.
że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. Ich program to jest 4500 złotych dla każdego w bonie na leczenie. Jak się może wtedy leczyć człowiek chory na nowotwór? Ciężko, poważnie chory na serce, czy na jakąkolwiek inną poważną chorobę. To często nie miesiąc, ale tydzień, ale nawet mniej, czasem jeden dzień więcej kosztuje takiego leczenia. Przecież to oznacza skazanie bardzo wielu ludzi na śmierć. Ogromnej ilości ludzi na śmierć. To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w to i nie wierzcie w te nasze wspólne rządy. Jedyną szansą na to, żeby Polska szła tą drogą, która w ciągu tych ostatnich lat, mimo piekielnych trudności, mimo COVID-u, mimo wojny, mimo inflacji, która na szczęście się zmniejsza i sądzę, że już niedługo będzie zupełnie niewysoka, my potrafiliśmy zrobić dla kraju naprawdę bardzo wiele i jesteśmy w stanie razem z wami zrobić jeszcze dużo, dużo więcej. Tylko poprzyjcie nas. O PSL-u i o tej trzeciej drodze, to proszę państwa, nie będę mówił, bo gdzie ta droga prowadzi, nikt nie wie. To po pierwsze, a po drugie tam jest dwóch takich panów, którym jednego zazdroszczę. To wzrostu. Ale proszę państwa, to jest wszystko. Niczego poza tym im nie zazdroszczę. Szczególnie jednemu nie zazdroszczę tych płaczów nad konstytucją. Naprawdę. Ja rozumiem, że jest wzruszony, ale żeby, jak to się mówi, stary chłop płakał. No chłopaki nie płaczą. On już nie chłopak, ale tym bardziej nie powinien płacić. Krótko mówiąc, o nich w ogóle nie będę mówił. Jest naprawdę dzisiaj dla Polski tylko jedna szansa, jedna alternatywa. To jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest Zjednoczona Prawica. My potrafimy się zjednoczyć, potrafimy mimo różnych zdań w niektórych sprawach działać razem i będziemy w stanie kierować Polskę dalej. Proszę państwa, no to państwo zamiast mnie zakończyli przemówienie. Tak. Zwyciężymy, proszę państwa. Zwyciężymy. Naprawdę zwyciężymy. I pamiętajcie o tym ryżym. Pamiętajcie. Bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski. No, dziękuję państwu. Zaraz zejdę, będziemy rozmawiać. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy, pan premier Jarosław Kaczyński. Szanowni państwo! Pamiątkowe zdjęcie, panie premierze, musi być obowiązkowo. Ale moi kochani, nie rozchodzimy się, bo zrobimy sobie wszyscy razem, dobrze? My tutaj na scenie obrócimy się plecami, uśmiechamy się wszyscy, wnosimy flagi w górę. I szanowni państwo, dzisiaj tutaj bije serce Polski. Pomachajmy wszystkim Polkom i Polakom! Tutaj! Gminy zapraszam Stawiski. Tutaj do przodu.